Cześć. Wiecie, co oznaczają te flagi? To, że dzisiaj premiera Motorola. No to chodźmy do środka i zobaczmy, co nowego pokazuje Motorola. Motorola One Macro nie należy do najdroższych smartfonów, zatem trudno spodziewać się flagowej specyfikacji. To raczej taki, powiedziałbym, bardziej budżetowy średniaczek. Na szczęście Motorola One Macro ma kilka elementów, które wyróżniają ją na sklepowej półce. Jednym z nich może być akumulator o dość przyzwoitej, pokaźnej pojemności 4000 mAh, który, jak podejrzewam, zapewni smartfonowi przynajmniej 2 dni takiego normalnego działania bez konieczności korzystania z dołączonego 10-watowego zasilacza. Kolejnym wyróżnikiem, zaakcentowanym nawet w nazwie smartfonu, jest specjalny aparat fotograficzny dedykowany do zdjęć makro. Ma co prawda tylko 2 megapiksele, ale te piksele są duże, o rozmiarze 1,75 mikrometra. Dzięki temu aparat przechwytuje sporo światła i zapewni wystarczającą ostrość obrazu. Obiektyw z przysłoną 2,2 zbudowano tak, by było możliwe fotografowanie z odległości już nawet 2,5 cm od obiektu. Do zwykłych zdjęć dedykowano z kolei 13-megapikselowy aparat z obiektywem 2.0, mogący też nagrywać filmy Full HD w tempie do 60 klatek na sekundę albo slow motion w 120 klatkach. Aparat ten wspiera jeszcze jeden aparacik 2-megapikselowy, tym razem służący efektom związanym z rozmywaniem tła. Przysłona tego aparatu to znowu 2.2. Przedni 8-megapikselowy aparat, znowu z obiektywem o przysłonie 2.2, umieszczono w kropelkowym noczu na górze 6,2-calowego ekranu zwanego Max Vision. Ekran ma rozdzielczość HD+, i zagęszczenie pikseli 270 ppi. Sercem tego smartfonu jest 8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio P70 z zegarem 2 GHz, wspierany grafiką Mali G72 o taktowaniu 900 MHz. Do tego mamy jeszcze 4 GB pamięci operacyjnej DDR4 i pamięć wewnętrzną 64 GB. Pamięć tę oczywiście da się rozbudować kartą microSD. Z tyłu na obudowie znalazł się czytnik linii papilarny wkomponowany w logo. Bardzo sympatyczny detal. Natomiast w roli systemu mamy oczywiście surową postać Androida, wzbogaconego jednak o gesty Moto. Motorola One Macro ma też mini jacka, hybrydowy dual SIM. Niestety w Motorola One Macro zabrakło NFC. Szkoda. Motorola One Macro będzie kosztować 899 zł. Trafi do sklepów na początku listopada. Kolejna nowość to Moto G8 Plus. Model ten przypomina wyglądem modele z rodziny Motorola One, szczególnie model One Macro. Ma tak samo wydzieloną oprawkę jednego z aparatów fotograficznych na tyle obudowy. A nieopodal aparatu oczywiście logotyp z skomponowanym czytnikiem linii papilarnych. Na przodzie obudowy mamy 6,3-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD+, zaopatrzony w kropelkowy notch, w którym kryje się 25-megapikselowy aparat fotograficzny z przysłoną f2.0. Tylny aparat jest natomiast mocniej rozbudowany. Ma główną matrycę 48 megapikseli z obiektywem 1.7, a do tego 16-megowy moduł szerokokątny Action Cam o polu widzenia 117 stopni, pozwalający nagrywać filmy, gdy trzymamy telefon pionowo, tak bardziej naturalnie, a film oczywiście nagrywa się normalnie, w poziomie. Kolejna matryca to czujnik głębi służący do rozmywania tła. Czwarte i piąte oczko to już nie aparaty, a po prostu czujnik laserowego autofokusa oraz dioda LED. Po raz pierwszy w serii Moto G w menu aparatu pojawił się tryb nocny, ale też nie zabrakło sztucznej inteligencji. Sercem Moto G8 Plus jest procesor Snapdragon 665 wspomagany przez 4 GB pamięci operacyjnej DDR4. Pamięć na dane jest oferowana w wariancie 64 GB. Nie zabrakło też gniazda na kartę microSD i oczywiście mini jacka. Jest także NFC oraz głośniki stereo, w dodatku wzbogacone o Dolby Atmos. O zasilanie dba akumulator pojemności 4000 mAh z szybkim ładowaniem, a obudowa, podobnie jak w przypadku One Macro, jest oferowana w dwóch kolorach, zbliżonym do niebieskiego i czerwonego, i obudowa ma powłokę hydro. Smartfon ten wyceniono na 1199 zł. Najtańsza Moto E6 Play ma 5,5-calowy ekran HD, 32 GB pamięci wewnętrznej i możliwość rozbudowy kartą microSD. W dodatku bez konieczności rezygnowania z dual SIM slot jest potrójny. Smartfon uzbrojono też w czytnik linii papilarnych i rozpoznawanie twarzy, a do kompletu mamy też aparat fotograficzny o rozdzielczości 13 megapikseli. Zasilanie zapewnia akumulator o pojemności 3000 mAh, a cena tego modelu to 449 zł. Nowa Moto G i Moto E pojawią się nieco później, w połowie listopada, a Moto G8 Plus dodatkowo będzie wyłącznie w sieci Plus. I to już wszystko z premiery Motorola w Polsce. Dziękuję za oglądanie i zapraszam oczywiście na kolejne filmy. Do zobaczenia, cześć!